już mówiłeś. Otóż widzieliśmy cię palącego papierosa. Tak. No i chcieliśmy tą kwestię wyjaśnić. To znaczy, może powiem tak. W takich sytuacjach, bo jeżeli ktoś z ochrzczonych świadków Jehowy nie pali tytoń, to jest to powód do powołania komitetu sądowniczego, który ma pomóc takiej osobie, która no kala się tytoniem, nie? Dlatego chcieliśmy, Mariusz, zaprosić Ciebie no właśnie na taką rozmowę. I po to tu przyszliśmy, nie? I dopiero oni, ci bracia, którzy tam będą, dokładnie zbadają, co miało miejsce i tak dalej. A Ty w ogóle przyznajesz się do tego, że... Poczekaj. 3 lata temu, 4 lata temu, z pewnym bratem... Kto mnie widział z papierosem? Kto Ci widział? Nie, ale tu pierwsze pytanie padło. Czy Ty się przyznajesz, że palisz? Nie, my musimy pewne kwestie wyjaśnić. Nie, ale pytanie do Ciebie. Ale my musimy pewne kwestie wyjaśnić. Nie, bo są świadkowie tej sprawy, ale czy Ty osobiście do nas się przyznajesz, że taka rzecz miała miejsce? Chwileczkę. Ja nie bez kozery powiedziałem, na przykładzie nie bez kozery. Prawda? Ja Ci wyjaśnię, Mariusz. No prosto, bo ja Ciebie widziałem palącego, moja żona i Mateusz. Wizyta nasza dzisiaj tutaj u Ciebie właśnie z tego powodu. A jak Ty sobie to wyobrażałeś, Mariusz? Co powiedz? Widzisz mnie z papierosem? No dobra. No słuchaj. No na bezczelnego przy mnie pali. No można tak określić? Albo nakryliśmy Cię. To nakryliśmy. No właśnie. Coś takiego, nie? No powiem Ci, ja bym się nie wahał podejść. No. No słuchaj, co Ty człowieku robisz? Co Ty odpalasz na numer? Mariusz, Ty byłeś w pracy. My nie jesteśmy od zwracania Ci uwagi. Ty masz, słuchaj, już swoje lata. Nie jesteś dzieckiem. Jakbyś był dzieckiem, to może na trój byś dostał tam, wiesz, gdyby Cię Twoja mama nakryła, ciebie palącego. No. Ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i inaczej sprawa się przedstawia. No, no tak jest, Mariusz. No, nie. Dlatego, no, słuchaj, czy coś się zmieniło? Dlatego, słuchaj, no, Mariusz, czy Ty się przyznajesz do tego, że paliłeś wtedy i że, no nie wiem, palisz? Czekaj, co? Konkretne zadaj mi pytanie. No, okay. Palisz papierosy? Papierosy palę. Okej, czyli się przyznajesz do tego, że no... Ale słyszałeś, jakim zadałeś pytanie? Czy palisz papierosy? Tak. Palisz. Palę. No, odpowiedź jest jednoznaczna. Tak. Dlatego chcieliśmy Ciebie zaprosić właśnie na takie spotkanie w piątek. Tak. Słuchaj, Mariusz, ja teraz zajmę głos. No słuchaj, tak. Jest taka procedura w porządku teokratycznym i Ty jesteś na razie do tego porządku włączony, bo jesteś członkiem. Tak, i nie mam zamiaru Nie, jesteś członkiem. No to Ci powiem, że dlatego, wspaniale, cieszymy się z tego. Dlatego Mariusz, rozumiesz, jeżeli jest taki porządek teokratyczny, to myśmy jako bracia tu do Ciebie przyszli. No i stwierdzamy, i Ty potwierdzasz, że tak, i dlatego jest jeden tylko porządek. Z Tobą się spotkać musi komitet. No tak. Taka jest procedura. Mogę się zapytać, czekaj. Gdzie byliście 3 lata temu, kiedy u nas był, że tak powiem, tragedia? Gdzie Wy byliście? Ja byłem daleko stąd. Nie wiem, jak... Nie znam w ogóle sytuacji, Ewa, powiem szczerze. Ewa, a ja teraz Ci odpowiem. Już krótko. Pytałem się o adres do Was kilka. Czy wyście kiedy w życiu mnie... Każdy... Ale... Ale Ty nie odpowiedziałaś na pytanie. Czy mnie ktoś podał adres, jak ja się Was pytałem? Nigdyście mi nie podał. Dobrze, zawsze znajdziemy jakieś... Nie, ja tu nie szukam. Ja nawet... Rozmawiałem z poprzednim starszym. Co mi powiedział? Ewa, powiedział mi wprost. Ale nam też przykro, naprawdę, że musimy przyjść akurat w takiej chwili, bo naprawdę, powiemy szczerze, byłoby nam przyjemniej przyjść, wypić kawę. Czemu nie przyszedłeś pół roku temu? Lampkę. Czemu nie przyszedłem? Tak. Nie przyszedłem. Ale ja ci powiem dlaczego. No, źle wpływamy na każdego pewnie. No, źle wpływamy na każdego. To znaczy... Część braci w ogóle do nas się nie odzywa. Ja nie jestem wykluczony i na pewno komitet, jak się odbędzie, nie wykluczy mnie, to Wam gwarantuję. Nie ma takiej możliwości. Jestem pewny tego, co mówię.
nie było was u mnie 3 lata, nie było, żonie mojej było bardzo ciężko, nikt nie przyszedł, żeby było bracić ciebie, śmiesznie. Twój syn, jak nie widzi, przechodzi na drugą stronę ulicy. Czy ja mu coś zrobiłem? Tylko ja... Przez 2 lata nie było mnie, Boże, czy ktokolwiek zapytał się, jakby, słuchaj, gdzie jest Mariusz, a co się z nim dzieje? No nie widzieliśmy go w ogóle od roku. Ale ty nie starałeś się o to, żeby przyjść, my cię zapraszaliśmy na zebrania? Chwileczkę, mnie nie było. Byłeś na pamiątce w ogóle przez rok czasu nie było mnie. Czy ktoś przyszedł do żony, się zapytał? Co się dzieje z Mariuszem? Słuchajcie, może coś trzeba pomóc. Ale wiesz co, Mariusz, a wiedzieli bracia, że nie ma ciebie w Ostrołęce? Bo ja to kurka wodna, co to ja byłbym za ojciec mając 20 dzieci i nie wiedzieć, co się z jednym dzieje? Co jestem za ojciec? No chwila, moment. Bądźmy poważni. Poza tym też dobrze byłoby w takiej sytuacji powiedzieć starszym o sytuacji. To tak? Nie poszedłem do Darka, nie usłyszałem. Słuchaj, ty nie przychodź do mnie z takimi pierdołami, ja czasu nie mam. Ty wiesz, co by się stało, jakby każdy chciał przychodzić i o radę prosić? Co powiedział mi Darek? Nie ma tu Darka, nie może wiesz. Co powiedział mi Darek, jak ja powiedziałem, jak się zachował w stosunku do mnie? Tak migały wyszły. Słuchaj, on jest pionierem. Jego żona się udziela na zebraniach. To co jest ważniejsze? Ilość godzin spędzonych na głoszeniu, niż chociaż raz w roku odwiedzić mnie na pół godziny? Co się z tobą dzieje? Czemu nie chodzisz na zebrania? Przez rok czasu moja żona ledwo wiązała koniec z końcem, bo mnie zamknęli i ktoś przyszedł i nikt nie wiedział zboża? A ja ci teraz powiem prawdę. Było święto tajemnicą, gdzie ty jesteś. Dopytywano się w ogóle, gdzie ty jesteś. To Krzyśno nie jest, ale u nas nikt nie wie. Jak nikt nie wiedział? Jak Krzyś wie, to wszyscy wiedzą. Stara prawda. Nie, ja się wcale nie się... kontaktuję z żadnym Krzysiem i on mi nic dobrze, nie mówił. Dobrze, dobrze. A że ty mi nie wierzysz, inni, to jest moja sprawa. Inni bracia doskonale wiedzieli. Ale to wy też nie wiedzieliście o tym. Co? Nie wiedzieliście. Gdzie jest, nie widzieliśmy. Tak. Tak, gdzie był. Dobrze. Ale w tym czasie też nikt nie przyszedł. No właśnie. Jedyna Halinka, która ja nie wiem, jest najwspanialszym człowiekiem. Starszy. Jednej ręce ja można mówię o starszy. Aha, o starszy. O przywódcę, o pasterzach stada. Co jest zamysł, że ja będę głosił i ciągnął na siłę do organizacji ludzi? Mariusz. Jak wiem, że później... Z tego wygląda, że ty się tylko chcesz usprawiedliwiać. Ja się chcę usprawiedliwiać. Tak, no. Ja się w tym... Byście przede mną ukrywali, gdzie mieszkacie. To ty powiem, wam teraz w oczy mówię. Tak? Ale absolutnie ale teraz ci powiem, jak wyście mi powiedzieli. Absolutnie. Powiedzieliście mi, że Skorskiego 21, takiego numeru nawet nie ma.